W Gorazdżach znajduje się największa cementownia w Europie, natomiast opolska Odra należy do największych producentów tego materiału budowlanego w Polsce. Dlatego dziś w ciężkiej jeździe zobaczymy, jak przewozi się cement. Czy to jest dobry rok dla przewoźników cementu? Ten rok dobrze się zaczął. Zima dla nas łaskawa. Udaje nam się w tym roku od samego początku dużo przewieźć cementu i dużo usług transportowych zrealizować. W 2019 był podobny? 2019 był rokiem troszkę słabszym, z tego względu, że od stycznia ubiegłego roku rozpoczęły się podwyżki i dużo klientów wstrzymywało się z zakupem cementu. Skąd i gdzie wozicie cement? Jesteśmy dystrybutorem cementu, cementowni Gorazdże Cement spółka akcyjna w Choruli i cementownia Odra spółka akcyjna w Opolu. Naszymi głównymi klientami to są firmy budowlane i hurtownie budowlane oraz przedsiębiorstwa prefabrykacji betonu. W Polsce czy za granicą również? Głównie w Polsce. Czym wozicie cement? Transport cementu odbywa się poprzez cementonaczepy, tak zwane silosy. Posiadamy kilkanaście zestawów w firmie Transcem Service. Są to cementonaczepy o ładowności od 26 do 30 ton. Jak wygląda załadunek takiej naczepy i rozładunek? Taki załadunek jest generalnie prostą czynnością. Ładujemy od góry. Czy wsypuje się? Tak, wsypuje się pod ciśnieniem, natomiast wyładunek też następuje pod ciśnieniem dzięki sprężarkom zamontowanym na cementonaczepach. Czy to jest bezpieczny środek transportu? Bardzo bezpieczny. Jakimi samochodami dysponujecie? W naszej flocie główną marką jest Renault. Dlaczego? To jakby prawdopodobnie wynika z historii. Kiedyś Transcem Service był autoryzowanym firmą autoryzowaną z serwisu Renault. Pozostałe marki to MAN i Scania. A jak wyglądała załoga Transcemu? Ilu macie kierowców? Czy tylko Polacy, czy również kierowcy z zagranicy? Jak to się zdarza coraz częściej w firmach transportowych? Załoga typowo polska. Korzystamy z naszych pracowników, naszych kierowców. Są to osoby z dużym doświadczeniem, pracują wiele lat. Zdarza się też tak, że synowie ojców, którzy jeździli, też pracują w Transcemie. Także można powiedzieć, że trochę tak firma rodzinna. Czy kierowcy, którzy przewożą cement, potrzebują jakieś specjalne zezwolenia? Nie, wystarczą podstawowe uprawnienia EIC na jazdę samochodami ciężarowymi. Oprócz tego my cały czas szkolimy naszych kierowców, jeżeli chodzi o obsługę sprzętu, który znajduje się na cementowniach, jak i na cementowozach. Transcem to nie tylko przewóz cementu, prawda? Tak, Transcem to także sprzedaż. Jesteśmy dystrybutorem, tak jak wspomniałem, cementowni Gorazdże oraz cementowni Odra. Kupujemy cement i sprzedajemy, ale także prowadzimy usługę transportu cementu, czyli na zlecenie naszych klientów wykonujemy transport z cementowni do ich siedziby. Jesteśmy w warsztacie samochodowym, prowadzicie również takie usługi? Tak, mamy własny warsztat, mamy 5 stanowisk do obsługi samochodów, głównie ciężarowych. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników, którzy przeprowadzają zarówno naprawy ciągników, jak i naczep. Takie beczki, silosy pewnie też potrzebują jakichś okresowych przeglądów. Gdzie to robicie? Tak, generalnie przygotowujemy cementonaczepy we własnym warsztacie, natomiast dozory robimy w wykwalifikowanych warsztatach, serwisach. Jakie zagrożenia widzi Pan dla branży związanej z przewozem cementu? Myślę, że ten rok będzie podobny do ubiegłego roku. Sprzedaż powinna być na podobnym poziomie, przynajmniej taka deklaracja jest naszych odbiorców. Cały czas realizujemy w kraju inwestycje związane ze środkami unijnymi. To też daje podstawy do tego, że ten nasz cement będzie potrzebny.